Szanowny Panie Marszałku, Państwo Ministrowie, Wysoka Izbo. Rzeszów jest jedynym miastem wojewódzkim, które nie ma bezpośredniego połączenia kolejowego z Warszawą. Jednym z odcinków o najgorszym stanie technicznym była linia kolejowa nr 71 Rzeszów-Kolbuszowa-Ocice. W latach 2006-2010 na modernizację tej linii poniesiono nakłady w kwocie 218 milionów złotych. Aby zakończyć pracę na tym odcinku bez elektryfikacji, jest niezbędna kwota na rok 2012 w wysokości 25 milionów złotych na przebudowę peronu dworca w Nowej Dębie, Rozalin. Czy w budżecie państwa na rok 2012 przewidziane są środki finansowe na rewitalizację tej linii, a w szczególności na przebudowę peronu? Drugie pytanie. Czy w budżecie państwa na rok 2012 przewidziano środki finansowe na rewitalizację linii kolejowej nr 25 na trasie Dębica-Mielec i jakie są perspektywy jej zakończenia? Kolbuszowa to miejscowość położona na trasie drogi krajowej nr 9 Rzeszów-Barwinek. Przez rondo położone w mieście przyjeżdża dziennie ponad 15 tysięcy pojazdów. Tworzą się korki powodujące irytację i zdenerwowanie kierowców. Pojawiają się głosy o blokadzie dróg. Czy w roku 2012 możliwe jest rozpoczęcie prac przygotowawczych przy budowie obwodnicy miasta, ale jeżeli nie, to jaka jest jej perspektywa jej realizacji? Już kończę, Panie Marszałku. Proszę o odpowiedź na piśmie. Dziękuję bardzo.